Jest weekend, więc rozpoczynamy przegląd najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia. Przemysław Kołpajew, witam i zapraszam. Rozbicia dzielnicowego Jeleniej Góry chce ruch społeczny Siła Mieszkańców i przekonuje, że wpłynie to na zrównoważony rozwój miasta. Planujemy rozbić Jelenią Górę na 9 dzielnic wzorem Rady Cieplic. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie z tego względu, że dzielnice są niejako troszkę samodzielne. Były to autonomiczne miejscowości do tej pory. W związku z tym każda dzielnica ma inne potrzeby, inne oczekiwania. Inaczej powinna być zarządzana. Powinna być zarządzana przez mieszkańców, tak jak to ma miejsce w Cieplicach. Co to może zmienić? Podobnie jak to ma w Cieplicach miejsce, mieszkańcy mogą realizować swoje plany, swoje marzenia, swoje jakieś projekty, bądź jakieś nawet mniejsze zdarzenia, jakieś uwagi techniczne dotyczące funkcjonowania dzielnicy, bądź ich własnego najbliższego otoczenia. A skąd pieniądze? Skąd urzędnicy, którzy mieliby obsługiwać te dzielnice? Urzędników do obsługi tych dzielnic chcielibyśmy delegować z istniejącego Urzędu Miasta, czyli to będą urzędnicy, którzy obecnie już pracują w urzędzie, natomiast z racji tego, że nie ma potrzeby aż tak dużej ilości zatrudnienia w tej chwili urzędników w Urzędzie Miasta, można tych ludzi rozdysponować inaczej te zasoby wykorzystać. Jeśli chodzi o urzędników fachowych, o jakby rządy fachowców, takie popularne sformułowanie, to moim zdaniem obecnie cały świat ten samorządowy opiera się na polityce, czyli nie ma tego działania fachowego i my chcemy to zmienić. Przede wszystkim, kogo by pan się pozbył z urzędu? Tu mówiliśmy o tym praktycznie. No pozbyłbym się pracowników, którzy obsługują prezydenta. Znaczy pozbyłbym się, to mocne słowo. Po prostu bym tym ludziom dał inne zajęcie. Ja uważam, że jestem na tyle dorosły, że sam potrafię się przemieszczać i jeżeli jest stanowisko kierowcy prezydenta, on świetnie będzie funkcjonował przy innym zadaniu. Ja jestem dorosłym człowiekiem, potrafię sam jeździć i poruszać się po mieście. A te pieniądze, o których pan mówił, że 500 tysięcy złotych z samego otoczenia prezydenta plus te jakieś poboczne zadania, to nie jest taka kwota wzięta, no może troszeczkę na wyrost? No nie, jeżeli przyjmiemy szacunkowo koszty utrzymania jednego stanowiska za 5 tysięcy złotych miesięcznie, bo to tak można z ZUS-em, ze wszystkimi opłatami satelitarnymi określić, no to 10 takich stanowisk, a tam jest około 10 stanowisk, to jest 50 tysięcy miesięcznie. Pomnożymy przez 12, mamy 500 000. Muzeum Karkonoskie na wakacje kusi atrakcjami. Od niedawna można zobaczyć tam dwie nowe wystawy, w tym m.in. najnowsze nabytki w postaci starożytnego szkła. Nowe nabytki 2014, czyli zakup kolekcji szkieł śląskich do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu udało nam się dokupić do naszych zbiorów 40 nowych obiektów pochodzących z trzech hut śląskich. Z huty Karstal w Szklarskiej Porębie, huty Józefina w Szklarskiej Porębie oraz firmy Fritza Heckerta w Piechowicach. Bogato dekorowane, zdobione, które rzeczywiście uzupełnią naszą bardzo piękną kolekcję szkła artystycznego. Jest to grupa szkieł widermajerowskich, czyli pucharów, szklanic, głównie o charakterze pamiątkowym, które są dla nas szczególnie cenne ze względu na techniki wykonania, techniki zdobienia oraz motywy zawarte właśnie na tych naczyniach. Jest to bardzo charakterystyczna, bardzo ciekawa historia dla naszego terenu. Dla Karkonoszy, dla Gór Izerskich i dla miejscowości uzdrowiskowych tutaj Kotliny Górskiej i Kotliny Kłodzkiej. Fantastyczna wiadomość dla nas, że znaleźli się sponsorzy, czyli dwie jeleniogórskie firmy, firma Zorka i firma JZO, które dzięki ich dotacjom udało nam się kupić grupę 14 szkieł antycznych. Ktoś, kto lubi historię, ktoś, kto chce poznać dzieje regionu, ktoś, kto lubi sztukę, na pewno tutaj znajdzie coś dla siebie, bo i właśnie wystawy szkła i współczesnego, i historycznego, i ta wystawa flamandów jest taką niecodzienną ofertą i naprawdę bardzo gorąco zapraszamy, bo to piękne, interesujące, ważne dla naszego rozwoju wystawy. Epidemia, dlatego że prace, które zrobiłam, kojarzą się z ogniskami zapalnymi, z wirusami, bakteriami i tak powstał tytuł. Najpierw powstały prace, a później powstał tytuł. Ja usłyszałem opinię na temat tych prac, że są drapieżne. Jakie są? No są drapieżne, bo to szkło. Zawsze się można skaleczyć, ale
staram się, to znaczy niektóre są delikatniejsze, drugie są bardziej drapieżne i też to trochę ten tytuł, dlatego że szkło jest ogólnie niebezpieczne, tak jak epidemia. Ale wydaje mi się, że te kształtami jednak nawiązują do jakichś obłych form. Kilka słów na temat wykonania tych prac, bo technika to jest jakaś typowa, czy to jest technika zastosowana przez Panią specjalnie? To znaczy ja nie pracuję w jednej konkretnej technice, tak jak tutaj właśnie w muzeum można zobaczyć. Ja korzystam z różnych technik, które są mi potrzebne do pomysłu, do wykonanej pracy. Nie są takie specjalne techniki. Są szkła cięte na zimno, są szkła wkładane do pieca, są też elementy gięte na palniku, także różne techniki wykorzystuję. Wystawa malarstwa flamandzkiego. Wystawa malarstwa flamandzkiego, jest to w zasadzie tytuł wystawy jest malarstwo flamandzkie, aczkolwiek na wystawie znajduje się kilka dzieł też artystów holenderskich, czyli generalnie można powiedzieć, że jest to malarstwo niderlandzkie. Co możemy ciekawego zobaczyć, bo tych obrazów jest bardzo wiele, ale od kilku takich najbardziej szczególnych, gdyby Pani tam mogła opowiedzieć. Najbardziej szczególny to tutaj pozwolę sobie wymienić na pierwszym miejscu Adriana Brovera. Jest to malarz, który no, niesłychanie utalentowany i jakby jeden z czołowych tak zwanych małych mistrzów flamandzkich. Jego dzieło pokazujemy na wystawie, aczkolwiek jest jeszcze wiele innych, których mogłabym tutaj wymieniać. Abrahama Hondiusa, Jana Solmakera, Jana Lotena. Szczególna kolekcja, ponieważ właśnie pochodzą z kolekcji prywatnej i nie jest tak łatwo, żeby skupić się w takiej ilości i podziwiać właśnie w jednym miejscu. Te wystawy będą prezentowane do 10 sierpnia, także, a później mamy Biennale Fotografii Górskiej, więc no też niestety w muzeum jest tak, że bardzo się cieszymy, jak otwieramy nową wystawę i coś nowego możemy Państwu zaprezentować, ale później bardzo nam żal, jak coś musimy rozbierać tą wystawę. Niestety nie da się, muzeum ma ograniczone też powierzchnie, chociaż w tej chwili duże, więc nie możemy jakby rozciągać zbyt długo tych wystaw czasowo. Czy infoboksy, urządzenia służące za elektroniczną informację turystyczną są dobrze chronione? Jedno z nich ustawione w cieplicach systematycznie jest niszczone. Ten infokiosk w cieplicach ma szczególnego pecha. Jest już dwukrotnie uszkodzony. Akty wandalizmu niestety zdarzają się w naszym mieście. W związku z tym została zamontowana tam kamera monitoringu miejskiego. I tak jak za pierwszym, tak i za drugim razem sprawcy zostali ujęci. Obecnie toczy się sprawa w sądzie rodzinnym przeciwko dwóm sprawcom, którzy są nieletni. Jakie pieniądze będą musieli oddać ci sprawcy? No bo wyrok na pewno zapadnie skazujący, a pieniądze są niemałe. W pierwszym wypadku była to kwota około 12 tysięcy, w związku z tym, że dwóch sprawców było nieletni, tylko jeden spośród nich był pełnoletni. Obecnie komornik pobiera odpłatę od niego. Teraz podejrzewamy, że kwota naprawy będzie podobna, to będzie waha się ona w okolicach około 10 tysięcy złotych. Czyli tutaj miejscowi chuligani, którzy chodzą tutaj, rozrabiają tego i oprócz tego, że zniszczyli ten, to wyginali rynny, ławki na stołach rysowali tego w ogóle, szyby rozbijali, także wyłamywali zamki w toalecie, chuliganili tutaj. Była taka babka, która pilnowała tutaj porządku, ale nie mogła sobie z nimi poradzić. Korzystałem z tego urządzenia, pomagało wielu osobom, na przykład turystom z Niemczech, Anglii i Czech, żeby się tutaj poruszać, bo tam była różna rodność języków i można, mapy były, jakieś ośrodki turystyczne, gdzie można wypocząć. Pomagało bardzo. Infokiosk powinien funkcjonować w ciągu 2-3 tygodni. Wszystko zależy od dostępności części. Niestety technologia informatyczna bardzo szybko postępuje, w związku z tym dostępność tych części zamiennych też jest czasami ograniczona. Na stadionie sportowym w Cieplicach prologiem zainaugurowano imprezę skierowaną do miłośników terenowej jazdy samochodem. Mat Party. Impreza przeznaczona dla samochodów terenowych, quadów i wszystkiego, co daje radę sobie w ciężkim terenie, w błocie, w wodzie, na skałach. Gdzie będą jeździć uczestnicy? W dniu dzisiejszym prolog w godzinach wieczornych na stadionie tutaj w Cieplicach, na odcinku specjalnym, który jest specjalnie przygotowany dla wszystkich. Jest to odcinek czasowy, wygląda strachliwie, ale tak naprawdę jest łatwy do pokonania. To jest Polaris RZ1000. Czyli taki samochodzik kład, można tak powiedzieć. Ile to kosztuje, cudo? No ze 100 tysięcy trzeba dać. A skąd u Pana się wzięło takie zamiłowanie?
Kolega mnie namówił i tak zostało. Dawno to było? O, kilka lat temu. Przyjechał pan z żoną, długo trzeba było żonę namawiać? Czy ona już ma ten... złapała bakcyla? Złapała. Jeździ? Będzie musiała. Na razie nie jeszcze. Ale już przygotowuję ją psychicznie. Na siłownię zaczęła chodzić, powoli nabiera mięśni i zaczniemy jeździć razem. Czym pan będzie jeździł na tym rajdzie? Co to jest i ile to kosztuje cudę? Bombardier Renegade. No, 60 tysięcy tak jak stoi. Czym się charakteryzuje taki sprzęt, ten quad? Czym? Siłą, szybkością, stabilnością. Wszystkim, no, uważam za najlepszy w tej chwili. Powstała cała klatka bezpieczeństwa. Jak widać tutaj na tym aucie. Jest to auto w miarę bezpieczne, można się nim wywrócić na dach, na bok, bez jakiejś tam szkody. Zmienione zostało zawieszenie przede wszystkim. Oryginalny Samurai jest na resorach, tutaj zastosowaliśmy zawieszenia typu coilover. Mamy dwie wyciągarki elektryczne, jeździmy w klasie z wyciągarkami elektrycznymi. No i tam na razie dajemy radę. Co trzeba mieć, żeby być offroadowcem i czy to tylko mężczyźni startują? O jajach już mówiliśmy, ale jeszcze raz trzeba mieć jaja. A to są tylko panowie? Nie. Są też kobiety, jest załoga kobieta i mają cycki. Muszą mieć twarde cycki, żeby sobie poradzić w tym sporcie. Tą informacją kończymy przegląd najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia, a na kolejny odcinek naszego programu zapraszam już w następny weekend.